dobry. Dzień dobry. Siadamy. No to jak pozaznaczamy to daj. Czytać jedna, a później drugi pan dostał następny. Słuchajcie, panowie przyszli wam dzisiaj poczytać. I będą wam dzisiaj panowie czytać bajeczki. I wy musicie ich uważnie słuchać, rzecznie nie przeszkadzać. Kto nie zna ręka w górę? Ja nie. No to zaraz, za chwilę wam wszystkim ją przeczytam i już wszyscy będziecie znali, tak? Teraz ładnie słuchamy. Spieszą dziecinnie wręczyć swe dary. Dały jej szczęście, wdzięk i urodę, mądrość i wieczną ducha pogodę. Czułe serduszko księżniczka mała także od dobrych wróżek dostała. Nagle się zjawia gość nieproszony i woła głosem mocno wzburzonym. Wiem, że nie chcecie tu czarownicy, lecz na mą wróżbę możecie liczyć. Gdy się księżniczka zmieni w panienkę, ginie wrzecionym kując się w rękę. Słysząc złej wróżby okrutne słowa, w rozpacz popadli król i królowa. Troskliwa wróżka już do nich spieszy, żeby w nieszczęściu nieco pocieszyć. Kiedy księżniczka skaleczy palec, daje wam słowo, nie umrze wcale. Lecz w sen stuleni z miejsca zapadnie. Dziękuję. Brawo dla pana. Brawo. Swoimi czarodziejskimi mocami. Kot przywitał się i rzekł: podobno potrafisz, wielmożny panie, przemienić się w lwa albo wilka. Czy to prawda, czy bzdury ludzie opowiadają? Pewnie, że prawda, wykrzyknął olbrzym oburzonym tonem. Jak śmiesz to wątpić, mości kocie? Pokażę ci zaraz, nie do wiarku. I przemienił się w lwa, który ryknął tak groźnie, że kot zapomniał o młynarczyku, o królu, a nawet o butach szytych na miarę i jak zwykły dachowy kot czmychnął na sam czubek zamkowej wieży. Zszedł stamtąd dopiero, gdy zaklęcia przestały działać i z pokorą oświadczył: no, wielmożny panie olbrzymie, muszę przyznać, że dawno nie najadłem się tyle strachu.